wielu ludzi, którzy zajmowali się getbackiem, mieli później problemy. Ja chcę pożyć jeszcze, rozumie pan? Nie będę ryzykował, więc nie odpowiem na to pytanie. Panie Konradzie, może coś pan powie? A pani co tam robiła? I za co wzięła pani pieniądze? Ja nie brałam. Czy często używał podtekstów seksualnych? Tak, bardzo często używał takich podtekstów. Doczepiał sobie włosy podczas oferowania całej tej transakcji. Poszło bokiem prywatnie do Leszka Czarneckiego, za niby zakaz konkurencji. Pan Czarnecki został oszukany, bankier też mi powiedział, że jest oszukany. Kim jestem ja wobec tego? Mam wiedzę na ten temat, że to jest ustawka też. I tutaj naciągnięto państwo polskie. Ja nic nie muszę. Nie, akurat ja myślę, że pani musi. To nie jest tak, że można w tym kraju oszukać ludzi. No wszyscy chcą zaorać, beton zaorać, żeby śladu nie było, co na rozrabianie.